Przebudziłeś się, jeździsz jak Krzysztof Kasprzak, no może jeszcze nie 2014, ale 2013 co najmniej. No, tam już jest lepiej, ale zepsułem dwa ostatnie biegi, poszedłem nie w tą stronę i niepotrzebne do zera. Krzysztofie, to był mecz z swoją byłą drużyną. Troszkę nieładnie cię potraktowali, prawda, w okresie zimowym. Zresztą pamiętamy to doskonale, te takie filmiki w internecie. To ciebie jakoś dodatkowo zmotywowało? Miałeś to gdzieś z tyłu głowy? Ja nie mądrymi ludźmi się nie przejmuję, a tylko z mądrymi, inteligentnymi mam zazwyczaj do czynienia. Wiele klubów podczas swojej kariery przeszedłeś. Tutaj chyba z Grzegorzem Leśniakiem, jak ci się układa współpraca? Jest super atmosfera, chłopacy, wszyscy jesteśmy ze sobą. Wszyscy, komu nie idzie, jednemu szło w czwartek, dzisiaj ktoś inny super pojawił, więc uzupełniamy się, więc pełna drużyna i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Chodziło, żeby wygrać te dwa mecze i to było najważniejsze. A jak wspominasz swoją przygodę w Gorzowie, wtedy kiedy zostawałeś wicemistrzem świata? No, w Gorzowie też było fajnie, byłem tam 9 lat, więc to pokazuje, że tam też było dobrze, więc mam nadzieję, że tutaj też będę w Krośnie jak najwięcej zdobywał punktów i będę mógł długo jeździć. Władysław Komarnicki powiedział, że jak Krzysiu będzie jeździł tak, jak tak dalej jak na początku sezonu, to znowu cię weźmie do siebie. To dobrze, pozdrawiam prezesa. Proszę? Pozdrawiam prezesa. Pozdrawiamy prezesa. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, Leśniak, Komarnicki, ale jaki jeszcze prezes tak ci przypadł do gustu przez całą twoją karierę? O kim możesz dobrze się wypowiedzieć? Wszystkimi, którymi pracowałem i robiłem punkty. Będziemy jeszcze wracać do Grand Prix? Jak nie robisz punktów, to zawsze jest źle, więc z tymi, co robisz punkty, to jest super, a jak nie ma, no to nie ma atmosfery, a nie punktów, to już nie jest super. Będziemy jeszcze wracać do Grand Prix? Mamy złoty kask, będę tam się starał być jak najwyżej i wtedy zobaczymy, zadecydujemy. Cały czas pracuję ciężko i po też na żużlu, by wygrywać, więc zobaczymy. Przed wami wyjazd do Częstochowy, jak lubisz ten tor, jak się tam czujesz? Dobry tor, szybki, tak jak dzisiaj wszędzie musi być szybki motor, więc miejmy nadzieję, że znajdziemy szybko ustawienia dobre i będzie dobrze. A powiedz mi, spodziewałeś się w środę, że po tych dwóch spotkaniach będziecie dopisać się do dorobku, do tabeli 4 punkty duże, meczowe dla drużyny? No tak, gdyby nie każdy z nas zepsuł pobiegów w Lesznie, to by było 6, więc na pewno szkoda tamtego meczu w Lesznie, ale po tych dwóch meczach na pewno jest ten minimum plan wykonany. Kto spadnie z ligi grożąc? A nie wiem, to dopiero za pół roku zobaczymy. Dobra, pozdrawiam cię serdecznie. Krzysztof Kasprzak, dziękujemy.